dwóch miesiącach przerwy i odpoczynku w murach kętrzyńskiej jedynki znów zabrzmiał radosny śmiech dzieci. Inauguracja roku szkolnego to ważne wydarzenie. I to nie tylko dla uczniów, ale też, a może przede wszystkim, dla ich rodziców. Myślę, że dziecko się bardzo cieszy, bardziej stresują się rodzice. Tak, czyli to większy stres dla rodziców, tak? Ale ogólnie bardzo się cieszymy. A powiedz nam, cieszysz się, że idziesz do szkoły? Tak. Pani jest? No ja troszkę tak. Ona nie. Aha, czyli... Nie mogła się doczekać. Nie? Nie. To już jest moje siódme dziecko, które idzie do pierwszej klasy, dlatego nie wiąże się z tym żaden stres. Żaden stres, tak? A jak siódme dziecko, czyli tak z perspektywy czasu, to pójście do pierwszej klasy to jest jakoś tak inaczej odbierane niż tam kilka lat temu, czy to ciągle? No na pewno jest to mniejszy stres, bo już to można powiedzieć jest to u mnie rutyna, tak? Dobra. I dziecko też jest przygotowane przez starsze rodzeństwo, także też ma lepszą sytuację na starcie. Największe emocje towarzyszyły oczywiście pierwszoklasistom, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole podstawowej numer 1. W poniedziałek w obecności całej szkoły 84 pierwszaków złożyło uroczyste ślubowanie, a następnie zostali oni oficjalnie pasowani na uczniów jedynki. Być dobrymi Polakami, sumiennie wywiązywać się z obowiązków ucznia, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, troszczyć się o książki, zeszyty i sprzęt szkolny, postępować tak, aby wszystkim było z nami dobrze. Ślubujemy. Mimo małego doświadczenia, część nowych uczniów jedynki wie już, jakie będą ich ulubione szkolne przedmioty. I choć trema nie zawsze pozwalała powiedzieć to, co chcieli, to nie dało się ukryć, że szkoła im nie straszna. A jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole, jak myślisz? Pióro. Aha, pióro. A cieszysz się, że kolegów poznasz, koleżanki? Mhm. Tak? W szkole? Dobrze. Dobrze? Nie stresujesz się? Mhm. A czego się spodziewasz po szkole? No, nowych kolegów, koleżanek? Tak. Myślisz, że będzie fajnie? Mhm. Tak? Nie boisz się tego, że trzeba się będzie uczyć, wstawać rano? No, trochę może. Mhm. Nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Lubisz liczyć czy pisać? No powiedz. Liczyć. Cieszysz się? A czego się spodziewasz po szkole? Czy nowych kolegów, koleżanek chcesz poznać? Mhm. Tak? Nie bój się. No powiedz, Antosiu. Co? Boisz się? Trochę zestresowany. Gdzieś. Troszkę tak, chyba kamerą bardziej niż szkołą. No tak, pewnie tak. Nowy rok szkolny to również spory wydatek. Oczywiście, dwoje dzieci, dwa komplety książek, to jest ponad 500 zł, same książki. Dodatkowo jeszcze jakaś tam, wiadomo, jakieś zeszyty, bloki, wszystko to, co jest potrzebne. Jakieś ubranie, no wiadomo, bardzo kosztowne. Na szczęście rodzicom zrekompensowała go duma, którą czuli podczas ceremonii pasowania. Jestem od lat związany z tą szkołą. W tej szkole uczą się jeszcze jeden z moich wnuków. Jedna Sara już jest w gimnazjum. Czuję wiele sympatii dla tej szkoły, dla nauczycieli tej szkoły, którzy są ogromnie zaangażowani, którzy mają bardzo wiele serca dla młodzieży i dlatego jestem tu i z przyjemnością, nie tylko jako dziadek, ale również jako obserwator życia
i obserwator tego wszystkiego, co w edukacji się dzieje. Miło tu jest być, miło słyszeć różne pochlebne opinie na temat tej szkoły i między innymi dlatego też tu jestem. Nowy rok szkolny, wprawdzie nie 1 września, 3, także nowe wyzwania, ponieważ jest to klasa 6, w tym przypadku moja klasa 6A. I teraz przygotowanie do egzaminu, tak? No wiadomo, 6 klasa to sprawdzian. Nie chcielibyśmy zawieść dotychczasowych, że tak powiem, oczekiwań, bo jak na razie nasza szkoła osiąga bardzo dobre wyniki, plasujemy się wysoko, ale tak jak mówię, no wszystko zależy nie tylko od nauczycieli, ale również od uczniów, no i od rodziców. No wiadomo, jest jakiś stres, ale mam nadzieję, że mi pójdzie świetnie. Witaj szkoło!